Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj słuchajcie, kolejny vlogmas. Jedziemy teraz wydać hajs. Nie, słuchajcie, jedziemy na zakupy, ale nie będziemy tak szaleć. Chcemy kupić dekoracje do domu, żeby ładnie wystroić dom właśnie na święta, no bo przecież grudzień, święta to musi być ładny klimacik. Dzisiaj, słuchajcie, widzicie mnie troszeczkę z innego kąta, bo mam swojego kamerzystę, więc zobaczymy, jak on się sprawdzi. Jeśli film wam się spodoba i właśnie praca kamerzysty, to dawajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. I my jedziemy dzisiaj dla odmiany do Galaksy. Jedziemy do Galaksy, ponieważ ostatnio często bywaliśmy w Kaskadzie. Wydaje mi się, że tam nie ma tak dużo rzeczy takich, co bym chciała kupić, więc jedziemy sprawdzić, co jest w tym Galaksy. No i na pewno pójdziemy do sklepów typu Homla, Home & You, może po prostu pójdziemy do Auchan, więc pójdziemy do tego też sklepu, bo często w takich sklepach też są fajne dekoracje, ale najpierw pojedziemy, słuchajcie, zjeść, bo ja po prostu mega jestem głodna, wydaje mi się, że ty też, więc najpierw sobie coś dobrego zjemy, a później pójdziemy na zakupy. Nie wiem, jak mnie widać. Tutaj nikogo nie ma, więc sobie na razie ściągnę, bo nie wiem, czy będzie w ogóle słychać. Patrzymy na wszystkie dekoracje, więc możesz też pokazać. Mega ładne i takie moje kolory. Talerzy, kubków nie mam zamiaru kupować, więc jak ja będę się czaić na kubki, to w ogóle krzycz na mnie, okay. Bo tego już jest za dużo w domu. Poduszki, to raczej jakieś takie rzeczy mnie nie jadają, ale na przykład, nie wiem, coś takiego, a myślałam, że tutaj są jeszcze świeczki, nie, to odpada, ale coś musimy, słuchajcie, kupić, żeby było ładnie. Dużo też nie będziemy kupować, nie będziemy przesadzać, bo ja i tak mam jakieś tam rzeczy z zeszłego roku. Mikołaj, bardzo ładny, o to mi się podoba. Myślałam, że to jest ciężkie, ale nie. Śliczny domek, tylko co to jest? Ej, to gra! Czy to ma baterię? Nie ma. Ale to jest chyba jakaś taka pozytywka, ale bardzo ładnie wygląda. Tylko szkoda, że nie wiem, jaka to jest muzyka. Bo jak na przykład będzie to Jingle Bells, to byłoby fajnie. Więc to bardzo ładna rzecz. Te reniferki mi się też podobają, ale idziemy dalej. Chodź, kamerzysto, chodź. Dobra, zielony. Zielony i złoty to są takie kolory idealnie właśnie ze świętami. Ale tu mi się nic nie podoba. Idziemy dalej. O, czarne rzeczy. To jest do kuchni. Jakie śliczne. Ładne, nie? Świeczki. A ja nie potrzebuję. Świeczki. Chociaż i tak mam ich dużo. Nie, ta śmierdzi. Kolejna. Ale to jest ładna. Ta ma dwa knoty. O, ta ładniej pachnie. Powąchajcie. Żartowałam. Dobra, idziemy dalej. O, zawsze chciałam coś kupić świątecznego. Tylko czy są na dwie poduszki? To jest prześcieradło. Prześcieradło. Komplet. Ale komplety tylko na jedną poduszkę. Chciałam bardzo na dwie poduszki. Dobra, idziemy, szukamy. Coś mi się wydaje, że my tutaj nic nie znajdziemy. Musimy coś znaleźć. To są same poduszki. Wow! To jest idealne dla mnie. Szukam takich szklanek jednych. Więc jak ja będę się czaić na kubki, to w ogóle krzycz na mnie. To kupiłam Vito na Dzień Chłopaka z rok temu, czy jakoś tak. Fajny kubek, nie? Taki mega tematyczny. Super! Popatrz, więc jak ja będę się czaić na kubki, to w ogóle krzycz na mnie. Ależ to! Nie, idziemy stąd. Coś mi się wydaje, że na to wydamy dzisiaj pieniądze. Taka alternatywa mniejsza. Dom piernikowy. Wow!
ładne. Zawsze mi się takie coś marzyło. Pogra. Dobra, idźmy sobie dalej. Zobaczmy, co jest po tej stronie. Bardzo dużo takich oryginalnych bombek. Tu są zapachy. Też dużo świeczek. O. Konik też nawet spoko. Coś musimy na pewno stąd wybrać. A później pójdziemy jeszcze do innego sklepu. To mi się bardzo podoba. I tak sobie pomyślałam w ogóle przed jechaniem tutaj, że sobie wezmę taką stojącą gwiazdę i widzę też taką tu. Może znajdziemy szklanki. Więc jak ja będę się czaić na kubki, to w ogóle krzycz na mnie. Ja bym potrzebowała takie szklanki, ale żeby one były troszeczkę jeszcze dłuższe, do latte, bo one są super, one trzymają ciepło, ale one mają ucho. Tutaj jak zawsze tak kolorystycznie właśnie jest. Widzę, że najpierw takie niebieskie rzeczy, ale idziemy z niebieskich rzeczy. Żeby nie było różowo, to bym w tym roku postawiła na taki czerwony. No, ja jestem niezdecydowana. Właśnie na takie typowo świąteczne kolory bym chciała postawić. Tu są czerwone rzeczy. Ale niestety jest więcej w ogóle takich skrzatów i bombek. A ja skrzata mam już, to bardzo, bardzo dużego. Co by tutaj kupić? Malutkie takie kuleczki, to jest bez sensu. Bawan! O, jest to. No bo ja skrzata już mam. Miała bałwana. Ale ładny. I on jest też tak regulowany, jak mój skrzat. Zobacz na to. Tylko, że coś się obala. Dobra, weźmiemy. Może po długości filmu w sklepach nie widać, że te zakupy były bardzo długie, ale naprawdę były długie i męczące, więc stwierdziłam, że dekorowanie domu zostawię już na osobny film, a w dzisiejszym jeszcze przecież musimy otworzyć drugie okienko. No i chyba pierwsze okienko z dzisiejszego kalendarza to będzie, słuchajcie, z tego kalendarza dla Phoebe. Bo muszę ją przekarpacić, słuchajcie, żeby tutaj ze mną została. Okej, kaczka. Ona ma przysmaki też takie z kaczki i powiem wam, że zajada. Więc muszę sobie jakoś poradzić jedną ręką. Okej, zobaczcie, już przecięłam tutaj woreczek. Już Phoebe daje kaczuszkę. No i jestem pewna, że ona ją zje. A w tym momencie, jak ona sobie je tą kaczuszkę, to słuchajcie, ja się zajmę jakimś innym kalendarzem i może weźmiemy właśnie Sephorę. A proszę bardzo, dla ciebie to. No i przechodzimy do Sephory. Zobaczymy, co dzisiaj tutaj będzie. Wczoraj, jak widzieliście, był lakier czerwony do paznokci, więc on jest mi niepotrzebny, tak jak wam wcześniej mówiłam. I stwierdziłam, że okienka, które już otworzyłam, będę tak obracać, żeby jakoś łatwiej mi było znaleźć kolejne cyferki. I zobaczcie, dwójeczka już jest znacznie większa niż jedyneczka. Ciekawe, co tam będzie. Coś do twarzy? Okej, patrzymy. Obstawiajcie w komentarzach. Okej, coś w miarę dużego. Maska? Wow! Zobaczcie, to jest jakaś maska do twarzy. Bambusowa. Nie chcę... Dobra, ja chyba sobie to zostawię, słuchajcie, tak z ciekawości. Jestem ciekawa, jak to wygląda. To możliwe, że ma taką kulkę, jak na przykład kulka pod pachy. Zaraz zobaczymy. No... Podobna taka kulka niby pod pachy, no ale słuchajcie, to jest takie klejące się właśnie jak maseczka. Zaraz wam powiem, jak pachnie. Bardzo ładnie, powiem wam, że naprawdę bardzo ładnie pachnie, więc tą maseczkę sobie mogę zostawić, tak dla spróbowania w sumie powiem wam. Nie mam za wiele maseczek z Sephory, ale tą chętnie sprawdzę, więc odkładamy na bok, a te pudełeczko już zamykamy i tak jak wam mówiłam, obracamy w ten sposób. Później sobie cały ten kalendarz zamknę. Phoebe czeka na kolejne. Więc dobrze, Phoebe na zmianę, dobra? Tak się ugadujemy. Gdzie jest tutaj dwójka? Czy ktoś widzi dwójkę? Tutaj jest, zobaczcie, w tej grafice to się trochę gubi. Okej, otwieramy. No już, już. Zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. O! Chicken z fish, Phoebe. Zjesz? Chicken z fish? No myślę, że chyba zjesz. Taka ona grzeczniutka, patrzcie.
Już przecięłam woreczek. Ciężko było mi tak jedną ręką. Proszę bardzo, już wyciśniemy wszystkie przysmaczki. No, jedz sobie, jedz. Proszę bardzo. Dobrze. Je już przysmaki z drugiego kalendarza, a ja w tym momencie, słuchajcie, otworzę sobie ten kalendarz Sinseya ze złotą biżuterią i widzę, że dwójeczka już jest tutaj. No zobaczymy, czy to będzie coś takiego, co sobie zostawię, czy jednak będę chciała Wam to podarować. Otwieramy. Phoebe, to nie jest jedzenie teraz. Już zjadłaś? Taka szybka jesteś? Złota bransoletka. Taka klasyczna. No, Phoebe, weź te uszy. No, powiem Wam, że jest ładna. Muszę się zastanowić, wiecie? Muszę się zastanowić. Dajcie znać, czy ktoś byłby nią zainteresowany. A my teraz... tutaj jeszcze Phoebe został okruszek. A my teraz, słuchajcie, sobie z ciekawości otworzymy czerwony kalendarz Sinseya. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tu będzie. Tylko szukam tą dwójkę. Okej, dwójka jest tak samo. Już myślałam, że cyferki i liczby są tutaj tak samo usytuowane w obydwu kalendarzach, ale jednak nie. No cóż, ciężko to troszkę otworzyć, słuchajcie, bo tak to wgniotłam. Mam za sobą pomocnika, który, jak sama nazwa mówi, powinien mi pomagać. O, dobra. Mamy kolczyki, słuchajcie, tym razem. Są to kolczyki, takie wiszące, ale są jednak one krótkie. Czerwone i zielone. Takie dzwoneczki, jak widzicie. No ja wiem, że ich nosić nie będę, więc na pewno je mogłabym komuś podarować. O, nawet fajnie tak sobie stoją, mogłyby tak stać sobie na półce. Co zjadłaś? Jeszcze okruszka znalazłaś? Dobra, może następnym kalendarzem, jaki otworzymy, to będzie ten czekoladowy. Tutaj, jak pamiętacie, jedyneczka była dla Vito. Nie ma już jej, więc sobie ją bardziej tak wgnieciemy. I gdzie jest dwójeczka? Zaraz, Phoebe, zaraz kolejny kalendarz będzie dla Ciebie, bo już widzę, że się niecierpliwisz, a ja jeszcze mam Douglasa do stworzenia, to ta dwójeczka. No i to jest taka czekoladowa gwiazdeczka, no ale ją też zostawimy dla Vito. Na ten moment nie jestem głodna, więc cóż, zostawimy. Phoebe, czy już kolejnego przysmaczka? Dobra, no to otwieramy. Wild Freedom, tak? Chcesz? Chcesz, Amciu? Phoebe? Gdzie jest tu dwójka? Widzi ktoś dwójkę? Trzeba poratować mojego kota. Gdzie jest tu dwójka? Jest dwójka. Mamy dwójkę. Fibcia. Chcesz, Amciu? Phoebe? Kici, 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 kici. Ale ty piękna jesteś, no. Dobra, otwieramy dwójkę. Ojejku. Chcący drugie okienko otworzyliśmy. Ale nie wyciągamy tego. Otwieramy dwójeczkę. Rozerwaliśmy, słuchajcie. Nie wiem, czy to nie jest wątróbka. Bardzo proszę, Phoebe. No, Phoebe, ja wiem, że to lubi. Odkładamy już te kalendarze, które są otwarte. I został dla nas ostatni. Ten z Douglasa. Phoebe sobie je ostatnie przysmaki. No i jestem ciekawa, co tutaj będzie. Gdzie jest dwójka? Czy ktoś widzi dwójkę? Ciekawe, czy zostawię sobie to? Czy oddam? Czy oddam? Gdzie jest dwójka? Proszę Państwa, nie mogę znaleźć dwójki. Dobra, patrzymy jeszcze raz. 14, 18, 7, 8. Tu są jakieś wąskie rzeczy, ale to nie dziś. Dobra, mamy dwójkę, słuchajcie. I ona, powiem Wam, że jest w miarę duża. Jest duża ta dwójeczka. Au, otwieramy. Myślałam, że nożyczki, ale to na pewno nie są nożyczki. Tylko to jest, słuchajcie, złota zalotka. No cóż, szczerze Wam powiem, że ja ogólnie zalotek nie używam. Miałam taką plastikową swoją raz w życiu i chyba ją wyrzuciłam, bo naprawdę zalotek nie używałam. ale wiem, że naprawdę jest wielka różnica, kiedy użyjemy sobie zalotki na rzęsy, a nie użyjemy. Więc może zaczęłabym to robić, no nie wiem, zastanowię się. Chociaż... Znając siebie, to wiem, że ona będzie mi się bardziej kurzyć, niż ją będę używać. Ale naprawdę bardzo ładnie wygląda, ładnie się prezentuje. Jest taka złota, nie, Phoebe? Podoba Ci się. No, więc to do zastanowienia się, słuchajcie.
Więc wszystkie kalendarze już mamy otwarte. Tak te wszystkie rzeczy wyglądały. A Fibi nadal czeka na przysmaki, ale niestety Fibcia zjadłaś już wszystkie na dzisiaj. Tak, poza tym jeszcze oszukałaś pana, bo rano zjadłaś jeszcze takie swoje. Więc więcej już dzisiaj na pewno nie dostaniesz. Cóż, ja słuchajcie, pożegnam się z wami w tym momencie. Zapraszam jutro na kolejnego vlogmasa. No i myślę, że Fibi dziś jest zdecydowanie piękniejsza niż ja, więc zobaczycie ją jako ostatnią w kamerze. Jak wam się podobało, to zostawiacie łapę do góry, subskrybujcie kanał, zaznaczcie sobie dzwoneczek, aby być na bieżąco. I my się z wami żegnamy. Pa, pa!